musiała być jakaś niewiarygodna samotność. Najpierw samotność, kiedy na całym świecie, pogrążonym w grzechu i w złu, był jedynym człowiekiem, który słyszał głos Pana Boga, jedynym człowiekiem, który nagle na suchym lądzie, nie wiadomo po co i dlaczego, zaczął budować arkę. Przypuszczam, że mógł się czuć całkowicie opuszczony, nie tylko przez ludzi z zewnątrz, ale też przypuszczam, że cała jego rodzina przez długi czas go nie rozumiała. A potem wydarzyła mu się chyba jeszcze większa samotność, chociaż wydawałoby się, że nie był sam. W sensie wtedy, kiedy na całym świecie nie było ani skrawka suchego lądu i on ze swoją rodziną, 8 osób, w arce, na środku morza, w każdą stronę woda. Czasem sobie to próbuję wyobrazić, jak się musi czuć taki człowiek na takiej ziemi, gdzie jest tylko woda. No niby ma tych bliskich, niby ma te 8 osób, ale jakoś pewnie oni wszyscy razem czuli się niezwykle opuszczeni. Możliwe, że nawet przypuszczali, że ta woda się nigdy nie skończy, że oni będą na tej arce pływać po prostu aż umrą. Gdzieś tam była jakaś zapowiedź, że to się kiedyś zmieni, ale myślę, że jak 40 dni cały czas najpierw pada deszcz, a potem kolejne 40 dni pływam po tym bezkresnym morzu, no to można dojść do jakiejś przeraźliwej samotności, takiego poczucia beznadziei. Ale w tym wszystkim ta samotność wcale, myślę, nie była najgorsza. Dlatego, że ta samotność, ona osiągała jakieś swoje dno w takim poczuciu, że nie ma na świecie nic dobrego. Obraz potopu to był taki obraz świata, w którym już nie ma poza Noem, poza potem jego rodziną, ani skrawka dobrych intencji, ani skrawka czegoś, co warto było ocalić. Ten potop, który spadł na ziemię, oznaczał, że nie ma co ratować, że nie da się niczego naprawić, że nie da się czegoś zrobić, żeby było lepiej, że jedyne, co można zrobić, to trzeba zrobić reset. Jedyne, co można zrobić, to trzeba całe to zło skasować. I był tylko jeden, jedyny punkcik dobra, którym był Noe i jego rodzina. To jest taka historia o tym, że zalewa nas zło, że zły wilk nam wmawia, nie ma dobra, dobro nie wygra. Nie da się niczego odnowić, nie da się nawrócić, nie da się naprawić. Że cały świat jest po prostu pogrążony w jakiejś otchłani zła. To jest, myślę, historia Noego. W swoim życiu przeżyłem kilka podtopień delikatnych. Kiedy ledwo wystawałem ponad wodę i miałem siłę jeszcze oddychać, kiedy miałem 13 lat i ojciec odszedł i zostaliśmy sami z siostrą, z matką. Kiedy mnie wyrzucili ze szkoły, dlatego że jako 15-latek trafiłem zupełnie przypadkowo, ale nie bez powodu, na izbę wytrzeźwień, wyrzucili mnie ze szkoły, też podtopienie lekkie. Ale taki chyba największy potop, jaki w życiu przeżyłem, to był moment, kiedy zalało mi całe moje plany i całe moje życie odejście z AC Drinkers i z KNZ. Kiedy myślałem, że to już jest koniec, już nie będę mógł się realizować swoich wizji, swojej muzyki. Zatopiło się to wszystko i nie widziałem w tym żadnego dobra. Po prostu to było atak na mnie samego. I nagle w czasie tego potopu rodzi się taka Arka Noego z przyjaciółmi, z dziećmi własnymi i z Darkiem Alejonkiem, z Marcinem Pospieszalskim, z Joszkiem Broda. Zakładamy Arkę Noego. Nasze dzieci krzyczą ile sił, podobno takie teksty jakieś dziecięce, piszemy muzykę do ziarna, nazwaliśmy to Arka Noego. I w tym potopie tego bankructwa, niemożliwości realizowania siebie w muzyce, nagle rodzi się taka mała muzyczka jakaś arkowa. Po czasie zaczynam jednak odkrywać, że na tej arce, na tej małej arce z dziećmi, treści są, które mi bardzo mogą pomóc w życiu i treści, które mogą uratować mnie przed prawdziwym potopem. I na tej arce odkryliśmy, że słowa mają sens bardzo poważny i że życie jest poważne. I z perspektywy czasu widzę, że ten potop był potrzebny, żeby w moim myśleniu zatopić te wszystkie
olbrzymy, które wtedy żyły na ziemi w tych czasach, kiedy Noe budował arkę. I w moim mniemaniu też byłem wielkim olbrzymem, który sobie poradzi z życiem sam. Ten zły wilk triumfuje, bo naokoło jest tyle pożywki dla złego wilka, a potrzeba było, żebym dokarmił tego dobrego wilka. Jak dokarmić dobrego wilka, będąc małżonkiem i ojcem? Wrócić do domu, być dziećmi, być żoną, widzieć, jak dzieci rosną, co córki lubią jeść, co oglądać, co poznać znajomych córek. To było dobre. Ten potop, który wtedy był, okazał się na końcu bardzo dobry. Nic nie straciłem, ląd odkryłem, gołąbek przyleciał, wszystko się dobrze skończyło. Przypuszczam, że wszyscy macie takie wrażenie, że dzisiaj w świecie zło dominuje, albo przynajmniej tak próbuje się nam to przedstawiać. Jak się obejrzy jakikolwiek dziennik telewizyjny, otworzy się gazetę, kiedy się posłucha tego, co mówią ludzie o ich życiu, to jest cały czas biadolenie, narzekanie i mówienie, jak to strasznie jest źle. Ja myślę, że to trochę przypomina czasy Noego, gdziekolwiek człowiek się obróci, cokolwiek, na cokolwiek spojrzy, no to beznadzieja. W kościele źle, poza kościołem źle, wszędzie źle. Dobry wilk to jest taki wilk, który mówi, wcale tak nie jest. Może tego dobra nie widać aż tak bardzo. Może to dobro nie jest krzykliwe. Może to dobro się nie narzuca. Ale dobry wilk nieustannie nam szepcze do ucha. Zło tylko pozornie wydaje się takie mocne. Bardzo możliwe, że kiedy patrzysz na swoje życie, to ci się wydaje, że to już beznadzieja, że już się tyle wydarzyło tragedii, tyle nieszczęść, tyle grzechów, tyle osób cię opuściło, że to tylko po prostu trzeba dociągnąć jakoś do końca. Każdy ma takie momenty, a niektórzy tak żyją ciągle. Żyją w takim poczuciu, że to jest po prostu jedna wielka tragedia. Pamiętaj, że jest przy tobie wilk, który proponuje choćby na arkę. Na taką małą arkę Noego, która w tym morzu zła może sprawić ogromną różnicę. Pan Bóg wyprowadził z tej arki potem cały nowy, dobry świat. Wyprowadził wszystko, co najpiękniejsze. Wyprowadził nową ludzkość z tego jednego punkcika dobra. Bardzo możliwe, że masz tylko jakiś jeden przystanek dobra w sobie, jakiś milimetr dobra. Wystarczy. Panu Bogu wystarczy. Dobry wilk ci nieustannie będzie powtarzał. Wystarczy. Z tego dobra Pan Bóg wyprowadzi zupełnie nową rzecz w tobie, całe twoje nowe życie. Tylko trzeba tego dobrego wilka zaprosić, żeby zagryzł tego złego, który wmawia, że jest inaczej. Zaproś go dzisiaj.